Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Ewelina Świergiel, nowa prezes PGE Spójni Stargard. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu i na wstępie bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Nowa, trochę zaskoczona prezes, że jest pani panią prezes? Jestem trochę zaskoczona z pewnością, dlatego że nie był to taki punkt w mojej karierze zawodowej, którego wcześniej się spodziewałam. To nie był taki punkt zaplanowany, więc jest to zaskoczenie, bardzo miłe, zaszczytne zaskoczenie. Mhm, ale to była jakaś propozycja, był telefon od prezydenta Rafała Zająca, czy, czy jak to wyglądało? Tak, była propozycja, rozmowa, jakby były wyłożone oczekiwania związane tutaj z pełnieniem tej funkcji przez moją. Osobę, czas do namysłu, no mhm. i decyzja, którą zdecydowałam się podjąć. To jeszcze to pozwolę pytanie. sobie zapytać: ta, ten telefon, ta, ta, to spotkanie, ta decyzja to było jeszcze zanim stary prezes odszedł, czy, czy już po tym, jak stary prezes. Odszedł. Nie, to było jeszcze w trakcie, kiedy prezes sprawował swoje funkcje. Natomiast ja nie chcę wnikać już w te kwestie mm -hmm. kadrowe, dlatego że to jest kwestia organu zarządzającego, który jakby mianował nowego prezesa, czy zaproponował stanowisko prezesami i prowadził rozmowy z poprzednim prezesem. Także ja tu nie chciałabym wnikać w tą kuchnię kadrową, bo. Jakby nie mam wglądów, to więc nie chciałabym tutaj w te szczegóły wchodzić. Czy znaczy nie, nie podchodzi Pani do tego, że Pani zgoda oznaczała konieczność odejścia poprzedniego prezesa? Nie, nie sądzę, nie sądzę. Myślę, że to są planowe decyzje, to nie są decyzje ad hoc. To że te przyczyny osobiste. ważne instytucje, tak, spójnia Stargard jest bardzo ważną instytucją w Stargardzie i to na pewno nie były decyzje ad hoc podejmowane pod... Presją czasu, tylko przemyślane. A jak finanse? PGE spójnia Stargard, ale wiemy, że PGE troszeczkę ograniczyło to finansowaniem. Możemy zdradzić, o ile procent? No to jest znaczący procent, tak PGE ograniczył nam tutaj może nie będę kwotami operować, bo to jest też jakaś kuchnia naszej, naszej działalności. Niemniej jednak no, w znaczący sposób wpłynęło to na naszą kondycję finansową w tym momencie. Niemniej jednak nie jest to sytuacja dramatyczna, jest trudna, która wymaga szybkich działań, intensyfikacji naszych aktywności związanych z pozyskiwaniem sponsorów. Niemniej, niemniej jednak mówię tak, tą finansową sytuację stabilną na ten moment mamy. Żałujemy, że PGE nie chce kontynuować w takim zakresie. Być może nowe otwarcie spowoduje, że też przystąpimy do rozmów i tutaj nasze wzajemne relacje związane ze sponsoringiem. Też mają szansę na poprawę. Zobaczymy. No, Niemniej jednak w, tak w tej sytuacji, w której się w danym momencie znaleźliśmy, jest to dla nas również e, pewny challenge e, finansowy, który nas jakby też skłania do zintensyfikowania mm -hmm. swoich wysiłków i e, pozyskiwania, poszukiwania nowych partnerów. O co też jest fajną przygodą mm -hmm. biznesową. O tym za chwilę chciałem jeszcze tylko dopytać, bo nie pytam o kwoty, tylko o te procenty. Czy to możemy zdradzić? Czy to 30, 20, 50%? Y to jest... Nie, wolałabym może nie zdradzać jednak. Tak? Ta zostałoby PG Stargard czy P, P Spójnia Stargard? <laughs> może bardziej P. Może bardziej P. Rozumiem. Biznesowa Duma Pomorza to taki projekt, który od wielu lat funkcjonuje w Pogoni Szczecin. Pani tym tropem idąc proponuje teraz spójny biznes dla spójni Stargard. Tak, myślę, że takim słowem kluczem w przypadku spójni mamy no, piękną nazwę klubu, która też daje asumpt do kreowania pewnej rzeczywistości również marketingowej wokół klubu. Jest to słowo spójna, spójnia. Jesteśmy, chcemy być spójni, chcemy spajać, chcemy łączyć, więc... Więc spójny biznes to jest właśnie wyciągnięcie ręki, a wręcz nawet ramion do biznesu, do tego biznesu lokalnego, który ze spójnią jest związany albo chcemy ze spójnią związać, który też wie, jaką wartość, jakim mocnym brandem jest spójnia, ale chcemy też stworzyć taką przestrzeń, w ramach którego ten lokalny biznes będzie mógł networkingować. Chcemy stworzyć taką przestrzeń, taką platformę do tego, żeby przedstawiciele lokalnego biznesu, tego mniejszego i tego większego, mieli możliwość poznawania się, wymiany doświadczeń, rozwijania swojej kooperacji. Czyli jak rozumiem widzi pani w tym nawet takiej malutkiej firmy jak jakaś lokalna piekarnia, załóżmy? oczywiście, tak? oczywiście to wszystko są nasi kibice, to jest nasza wspólnota, tak? My jesteśmy bardzo mocno um, związani z lokalnością. Zakładamy, że przecież Stargard kocha koszykówkę. Koszykówka i spójnia kocha Stargard, więc kochamy wszystkich naszych kibiców i wszystkich, którzy nas wspierają. Od tych najmniejszych, każda cegiełka tutaj się liczy, do tych największych. Mhm, to ma polegać na tym, że, że jak załóżmy, już ta przysłowiowa piekarnia, przy której jesteśmy, wyłoży jakąś kwotę, to ma w ramach tego um, może się pochwalić koszulką u siebie w piekarni, tak, jednocześnie. Indywidualnie Rodzinka naprawdę. może cała przyjść na, tak, e, na mecz za każdym razem, tak? Indywidualnie dogadujemy z firmami tutaj ten zakres naszego wsparcia, zakres wsparcia z ich strony, co mogą nam dać, co e, chcieliby tutaj wspólnie zaoferować, co my możemy im w zamian za to zaoferować, co jest dla nich atrakcyjne, więc to są za każdym razem indywidualne relacje. Nie wchodząc w, w kwoty, bo o tych pani nie chcę mówić, ale rozumiem, że jakaś Minimalna kwota wejścia będzie ustalona, czy już nawet jest. To znaczy, my też pracujemy nad takim pakietem, nad takim menu biznesowym, w którym będziemy oferować konkretne wsparcie, konkretną współpracę w zakresie właśnie kooperacji biznes spójnia. Jesteśmy też w trakcie realizacji różnych umów, które już mamy nawiązane, więc w tym momencie tą przestrzeń też będziemy porządkować, wprowadzając myślę taki bardziej klarowny system, Sponsoringowe. Finanse należy unormować w Spójni Stargard? To jest pani główna rola? Czy, czy będzie się pani też zajmowała tymi sportowymi aspektami? Czy to pani zostawia sportowcom, a pani się zajmuje biznesem? Ja jestem ogromnym zwolennikiem. Jakby powierzenia obowiązków i zajmowania się kwestiami, do których mamy kompetencje. Ja nie będę aspirować absolutnie do y, działki sportowej. To nie są moje kompetencje. Mamy od tego wspólnie fantastycznych fachowców, pana Krzysztofa Kasiorowicza, pana Witolda Grudzińskiego. Trenera Andrija Ulepa to są naprawdę fenomenalne nazwiska, są osoby z doświadczeniem w przestrzeni sportowej, no myślę, niekwestionowane autorytety w swoich dziedzinach. Jakby tutaj część decyzji sportowych jest po ich stronie. My oczywiście jesteśmy w ciągłym kontakcie komunikacji, natomiast ja absolutnie nie chcę wchodzić w ich buty, w ich obowiązki, w ich kompetencje. Ja się najbardziej chcę skoncentrować na kwestiach finansowych oraz takich wizerunkowo-marketingowych bo to jest ta część, która zapewni spójni ten fundament finansowy, który pozwoli jej rozwijać swój potencjał. Rozumiem, Potencjał sportowy ogromny, który jest. Nie wchodząc w ich buty, ale jako prezes zarządu, jednak na swojego buta pani sobie nie pozwoli nastąpić. Nie, nie pozwolę sobie nastąpić na swojego buta z pewnością. Szczególnie, że yy, drobne stopy mam, więc muszę je. No i białe chronić. buty. <laughs> I białe buty dodatkowo. Tak. Marketing to też jest taka działka, w której się pani czuje jak ryba w wodzie? Nie wiem czy jak ryba w wodzie jest to z pewnością kwestia która jest mi bliska znana to też jest praca zespołowa też mamy mocny fajny zespół ludzi którzy w marketingiem, wspólnie się zajmują, pełen pomysłów. Wczoraj jesteśmy po myślę, bardzo owocnym zebraniu, gdzie wyznaczyliśmy sobie pewne kierunki, opracowaliśmy harmonogram pracy i, i naprawdę bardzo optymistycznie na to patrzę. Tam jest ogromny potencjał, wspólnie jest ogromny potencjał bardzo zaangażowanych, inteligentnych, kompetentnych ludzi, a rolą dobrego menadżera jest te zasoby po prostu umiejętnie wykorzystać. Mówiła Pani o tym na konferencji prasowej, takiej otwierającej Pani prezesurę, że powinny klubom w koszykarskim być płacone również pieniądze za to, że koszykówka jest w telewizji, tak jak w piłce nożnej, te prawa do transmisji. W każdym sporcie w zasadzie praktycznie, czy jest to żużel, czy mhm. jest to, nie wiem, bowling w różnych krajach, tak gdzie jest liga. No to jest jakby normalna część finansowania funkcjonowania klubu, sprzedaż praw do transmisji. Tu mamy 0 zł, tak? Na ten moment, tak, dwuletni kontrakt, z tego co zrozumiałam prześledzić wpływy do księgowości. Nie mamy żadnych środków. Ale tego. pojawiają się takie głosy, że właściwie to y, taka spójnia stargard i inne koszykarskie kluby powinny się w ogóle cieszyć, że ten sport jest w telewizji, bo tak naprawdę ta oglądalność nie jest tak wielka i że to należałoby się cieszyć, że, że spójnia nie musi płacić za to, żeby pokazywać w telewizji mecze koszykarskie. Zgodzi się pan? Znaczy pani? absolutnie się z tym nie zgodzę, bo y, kwestia ogląda, oglądalności to jest też kwestia, y, ona wcale nie jest mała. Ale to jest też kwestia y, stacji, która prawa do tych transmisji kupuje odpowiedniego marketingu, odpowiedniego umiejscowienia. Zresztą mhm. pan sam doskonale, panie redaktorze, wie, jak to wygląda w mediach. Tak, odpowiedniego umiejscowienia w siatce transmisji, wybrania odpowiedniego kanału dystrybucji, ale to już nie jest rola klubu, to jest mhm. rola stacji, która te prawa kupuje, żeby tak to sprzedawać, żeby na tym zarabiać. My sprzedajemy, jakby jako klub widowisko. Widowisko na najwyższym poziomie, tak, to jest Ekstra klasa. To, to nie są jakieś podwórkowe zabawy. To są świetni koszykarze, którzy dają pełen czas, full time na najwyższym poziomie wydarzenia sportowego, wydarzenia koszykarskiego. I w tym momencie, kiedy te transmisje są emitowane, widzowie je oglądają, to rozumiem, że telewizja też zarabia na tych reklamach, na tych widzach, których przyciąga do tego widowiska. Natomiast no, my nie mamy jako klub, jako tutaj dostarczyciele tego widowiska, żadnych finansów z tym związanych. Czy będzie pani dążyła do tego, żeby to się zmieniło? No bardzo bym chciała, na pewno bardzo bym chciała wyjaśnić tą kwestię, dlaczego tak się dzieje. Jest to dla mnie z powodów takich czysto biznesowych, kwestia niejasna, niezrozumiała. Do na bazie sportu. jakiej umowy to zostało podpisane. I rozumiem, że też jeśli jest umowa dwustronna pomiędzy e, mhm. tym, który kupuje tą usługę, no to gdzieś jakieś fundusze zostały w tej umowie zawarte, gdzie one są. Do sportu wrócimy jeszcze w internecie. Przenosimy się z naszą rozmową na radioszczecin.pl, na naszego radiowego Facebooka czy do aplikacji Radio Szczecin. Słuchaczom w tej chwili już dziękuję. Bardzo dziękuję. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Pani prezes, jeszcze chciałbym zapytać dzisiaj wieczorem Puchar Europy FIBA, rumuński zespół CSM Oradea. Mecz o pierwsze miejsce w grupie tak naprawdę, to, to Jeszcze jest... czekają nas dwa mecze mhm. tutaj grupowe. Jeden właśnie gramy dzisiaj, kolejny już też w niedługim, w niedługim czasie też u siebie akurat już te oba mecze nas czekają. No to one wyjaśnią tą sytuację, czy uda nam się z grupy wyjść. Jesteśmy w dobrej sytuacji w tym momencie. Tak? Więc będziemy mhm. się starać, żeby dzisiaj na swoim podwórku ten mecz również na swoją korzyść przeciągnąć czyli bo wygrać. to ma też wpływ na finanse te wygrane kolejne, tak? To ma oczywiście wpływ na finanse, to ma też przełożenie chociażby na to, jak możemy rozmawiać z potencjalnymi sponsorami, jak możemy pozyskiwać zawodników. Jeśli klub wygrywa jest w tych rozgrywkach europejskich w Fibie, to również buduje nam dużo lepszy kontekst, dużo lepszą podstawę do no, pozyskiwania coraz lepszych zawodników, pozyskiwania coraz szerszego grona sponsorów, więc jakby też przekłada się na nasze możliwości działań. Tu cały czas mówiłem. O pierwszym składzie, o pierwszej drużynie, ale ja mam cały czas w głowie też, że my mamy duże grono młodzieży, którą wciągamy do koszykówki. Nasza akademia to 400 osób, tak? 400, mhm. 400 młodych młodych osób, które zaangażowaliśmy w tą koszykówkę, a chcemy angażować ich jeszcze więcej, więc te pieniądze, które posyskujemy, tą renomę, którą budujemy, to też po to, żeby budować ten sport od podstaw. I żeby mieć swoich wychowanków na Dokładnie najwyższym tak. światowym tak. poziomie. Ja cały czas mówię, że spójnia zależy nam, żeby miała stargarskie korzenie, czyli od samego początku, żebyśmy wrastali w tą społeczność lokalną również w tym, że będziemy budować swoją drużynę w oparciu o naszych wychowanków. Ja do tego wieczornego meczu jeszcze chciałbym wrócić... W kontekście zbiórki dla Dasia Orlika, która dziś tak, ma się odbyć? Tak, zbieramy, jesteśmy przygotowani, zachęcamy też wszystkich naszych kibiców, którzy przyjdą na mecz, żeby tutaj aktywnie w tej zbiórce uczestniczyć. Czyli ta pomoc to też jest coś nieobcego dla Pani? Absolutnie nie, dlatego że. Nie jest przecież tajemnicą, że jestem z branży edukacyjnej, teraz jestem w branży sportowej i to, co dla mnie łączy jedną i drugą rzecz. I to, co też było jakby motywatorem mojej decyzji, że zdecydowałam się do, do spójni przyjść, to jest również to, że ja lubię uprawiać zawód, wykonywać funkcję, w której jest jakaś misja do wykonania. Czyli nie tylko zadanie menadżerskie, nie tylko challenge, żeby no, finansowo yy, i jakby marketingowo budować spójnie, ale też, że tutaj mamy pewną rolę społeczną misję do wykonania. Mhm. I dlatego raz, że ta, ta młodzież jest dla nas bardzo ważna, którą chcemy wokół spójnie skupiać, nie tylko jako późniejszych zawodników, ale też aktywizować młodzież, żeby nie siedziała w domu, nie alienowała się, tylko wręcz przeciwnie, żeby wzmacniać w nich te cechy takie bardzo prospołeczne, ale też wszelkiego rodzaju akcje na zewnątrz. To jest to, w czym na pewno będziemy chcieli tutaj naszą działalność mocno podkręcać. I wolontariat to jest chyba też taka ważna noga w prawda? Tak, da? mamy świetnych wolontariuszy, mamy w ogóle świetnych kibiców, bardzo zaangażowanych, bardzo żywiołowych, bardzo pozytywnie kibicujących, bo my zawsze kibicujemy za, a nie przeciw. Mamy właśnie wspaniałych wolontariuszy, zresztą zapraszamy do wolontariatu, bo tutaj przestrzeń do działań wolontariuszowych jest bardzo duża, więc jeśli słuchają nas osoby chętne, zapraszamy. Ale tak, no właśnie to jest ten element budowania wspólnoty, łączenia wszelkich sił, wszystkie ręce na pokład dla wspólnego dobra, tak, bo wspólnia jest tym naszym wspólnym dobra. Macie w pięciu obcokrajowców w tej chwili. Będzie, tak. Będziesz szósty? Jest na to szansa? Yy, Czy na... plan na fazę play-off? Znaczy, może? Plany, plany pewne są, natomiast to są tak jak mówimy sobie, pewne, pewne plany, pewne furtki, pewne opcje, które z naszym tutaj teamem sportowym dyskutujemy. Na razie na ten moment żadne decyzje w tym względzie nie zostały podjęte. King Wilki Morskie Szczecin to przyjaciel z Zamiedzy czy, czy główny wróg? Ja traktuję zawsze, że jest to przyjaciel z Zamiedzy, dlatego że tak naprawdę powinniśmy być naprawdę bardzo dumni, że w naszym regionie mamy tak dwie mocne drużyny, które w pierwszej lidze w ekstraklasie koszykówki mają swoje. No, Znaczące, silne miejsce, więc to jest naprawdę powód do dumy. My się od siebie wzajemnie uczymy. Oczywiście jest ta sportowa rywalizacja, nie oszukujmy się, ale to jest myślę taka mądra rywalizacja, która powoduje, że stajemy się coraz lepsi i wzajemnie się motywujemy do tego, żeby osiągać coraz lepsze wyniki. Na koniec, ostatnie pytanie o doświadczenie. Proszę mi wybaczyć, ale nie mogę się powstrzymać. Polecę teraz Karolem Strasburgerem. Czy często zdarzało się pani dawać komuś kosza? Pytanie z zupełnie innej bajki. Nie wiem, czy często, na pewno jeśli wam, to staram się to robić subtelnie. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem była Ewelina Świergiel, nowa prezes PGS Spójni Stargard. Bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego miłego dnia. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.